Żona Pazury ma już dość takiego życia. Jest zdecydowana. W tle miliony złotych. Edyta i Cezary Pazurowie są właścicielami domu w Warszawie, a także posiadłości na Mazurach. Na stałe mieszkają oczywiście w stolicy, a na weekendy wybierają się do drugiego domu. Jak się okazuje, takie życie mocno zmęczyło już parę, a w szczególności Edytę. Nie pozostało więc nic innego, jak sprzedać mazurską posiadłość, która jest warta miliony. Pazurowie mają dwa domy. Pazurowie są razem od kilkunastu lat, a w tym roku przypada 15. rocznica ich ślubu. Początkowo mało kto wierzył, że związek aktora z poznaną w Warsie kelnerką przetrwa choćby rok. Wielu sugerowało, że Edyta szybko znudzi się Cezaremu i prędko usłyszymy o ich rozstaniu. Tymczasem oni są razem do dziś i z roku na rok wydają się jeszcze szczęśliwsi. Para doczekała się trojga dzieci, dwóch córek i syna, i tworzą rodzinę jak z obrazka. Edyta została menadżerką Cezarego, a z czasem otworzyła też własną firmę. Nikt nie może jej zatem zarzucić, że jest utrzymanką bogatego męża. Jak wiele osób znanych, Pazurowie mogą sobie pozwolić na wystawne życie, w tym częste podróże za granicę. Kiedy jednak są w Polsce, także podróżują, jednak głównie do jednej miejscówki, jaką jest ich posiadłość na Mazurach. Para nabyła ją kilka lat temu i udało im się stworzyć miejsce niezwykłe, co wielokrotnie podkreślali. Co ciekawe, rok temu postanowili sprzedać dom, wystawiając go za ponad 6 milionów złotych. Później jednak wycofali się z tego pomysłu, a teraz znów temat wrócił na tapet. Znów chcą sprzedać mazurską posiadłość. Pazurowie, jak większość osób znanych, na co dzień mieszkają w Warszawie. Jeśli do tego doliczyć podróże po świecie, na przebywanie w mazurskiej posiadłości zwyczajnie brak im czasu. To właśnie z tego powodu, jak się okazuje, temat sprzedaży domu znów wrócił na tapet. Gdy w najnowszym kółku fanka zapytała ją, co z domem na Mazurach i czy wyobraża sobie go sprzedać, Edyta Pazura odpowiedziała twierdząco i rozpisała się na temat powodów. Wyobrażamy sobie, bo dla nas największą wartością jesteśmy my sami i nasza rodzina. Tam twój dom, gdzie twój zadek i jest w tym wiele prawdy. Będąc tutaj, nie mamy, jak spędzać czasu w Warszawie, a tam mam piękny ogród, kwiaty, niedługo kuchnię letnią. Mam warzywniak, którego nigdy nie uprawiałam, bo nie mam kiedy. Chcielibyśmy nacieszyć się Warszawą, a nie mamy za bardzo jak, bo każdy weekend przyjeżdżamy na Mazury, bo przecież z drugiej strony żal, aby tutaj nie być, czytamy. Para nie zamierza jednak robić tego za wszelką cenę i jeśli nie zgłosi się ktoś, kto zapłaci żądaną przez nich kwotę, nie będą zaniżać wartości. Z drugiej strony nie spieszy nam się ze sprzedażą, bo to miejsce wyjątkowe, niepowtarzalne i absolutnie magiczne. Zobaczymy, jak będzie, ale na pewno nie będziemy wyskakiwać z gaci, obniżać ceny i próbować sprzedać Mazur za wszelką cenę, wyjaśniła. Pazura zdradziła także, że powoli dojrzewają do kupna mieszkania za granicą i być może właśnie tak ulokują pieniądze ze sprzedaży domu. Ona sama nie pogardziłaby własnym lokum w Portugalii.